Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to są humoreski biurowe, czyli przesuwania granic absurdu, ciąg dalszy. Przed wami druga historia z pracy. Historia, która wydarzyła się właściwie niedawno, bo około miesiąca temu. Tydzień w tą lub tydzień w tamtą, ale miesiąc temu. Niemniej tyczy się ona człowieka, którego nazwisko na zawsze już wyryło się w mojej pamięci. Ba! Tyczy się człowieka, który doprowadził mnie do stanu, w którym nie pozostało mi nic innego, jak po prostu się śmiać. Człowieka, którego nazwać by można było nawet człowiekiem widmo. Dlaczego, zapytacie? Otóż z największą przyjemnością wam opowiem, moi drodzy. Weźcie zatem ulubiony napój do ręki, rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie opowieści. Akt pierwszy. Akcja, jak wcześniej wspomniałem, miała miejsce nieco ponad miesiąc temu. Mamy poniedziałek, jest jeszcze przed 10:00, niemniej w powietrzu zdało się wyczuć coś niepokojącego, coś co zwiastowało nadejście czegoś. Taka, można by rzec, cisza przed burzą. Lilu, lilu, lilu. Słyszę dźwięk dzwoniącego telefonu. Oderwany od ważnego maila, czuję się, jakby dźwięk wyrwał mnie wręcz z innego świata. Spoglądam na ekran telefonu, a wyświetlacz pokazuje mi nieznany numer. Warto tutaj nadmienić, że koleżanki z działu kadry, jak i z HR, często podają mój numer telefonu kandydatom, którzy są gotowi do zatrudnienia, dzięki czemu wiemy, ile i jakich nowych kandydatów mogę gdzieś rozplanować. W każdym razie odbieram. Przedstawiam się i słucham, czym mogę pomóc. Głos w telefonie rzeczy tak. No ja dostałem do pana numer i chciałem się dowiedzieć, kiedy będzie jakiś wyjazd. Wiecie co, po roku pracy w firmie fakt, że ktoś do mnie dzwoni i nawet się nie przedstawia, przestaje mnie już dziwić, chociaż nadal mnie irytuje. Mówię mu, że no to super. Ale to nie jest domofon, gdzie na magiczne słowo ja drzwi same się otwierają. Pytam, z kim mam przyjemność. Gość się przedstawia i na potrzeby tej humoreski nazwijmy go Człowiek Widmo. Człowiek Widmo jestem, dostałem numer od pani z rekrutacji. Mówię mu zatem, że miło poznać, tylko proszę o moment, bo muszę znaleźć pańskie CV. Biorę CV, Człowiek Widmo, wiek 34 lata. I na rogu widzę notatkę, że jest na polecenie, czy też bardziej z polecenia, od pracownika XY. Dla mnie jest to dość ważna informacja, bo zawsze kiedy ktoś, jakiś kandydat zaczyna o sobie opowiadać, a wiem, że jest z polecenia, bo zna się z tym i tamtym, to mogę sobie do tego i tamtego zadzwonić i zapytać, czy faktycznie to, co mi przedstawia kandydat, to prawda, czy też, że tak powiem, bujda na resorach. Mówię mu, że wszystko pięknie, ale mamy poniedziałek, i przedstawiając mu specyfikę naszej pracy, wytłumaczyłem, że jeszcze nie planujemy wyjazdów i chwilę porozmawialiśmy, tak żeby się poznać. No i poprosiłem go w każdym razie o cierpliwość i powiedziałem, że w środę dam znać co i jak. No i tutaj mamy akt drugi. Środa, godzina 8:30. Lilu, lilu, lilu. Dzwoni telefon. Odbieram i tłumaczę, że dopiero wszedłem do biura, jeszcze nie rozpoczęliśmy nawet planowania, ja nawet jeszcze nie przysiadłem się do komputera tak na dobrą sprawę, także proszę chwileczkę cierpliwości. On mi przerywa i mówi, no dobra, tylko wie pan, bo mi bardzo zależy. No i tutaj podkreślam ten zwrot, bo to naprawdę bardzo ważne. Mam rodzinę i kredyt i zależy mi na tym, żeby jak najszybciej podjąć pracę. Mówię mu, że rozumiem jego sytuację i będę miał to na uwadze, jednak jest jeszcze wcześnie i jest stanowczo za wcześnie, aby cokolwiek deklarować. Wiecie, nie chcę, żeby później było gadanie, że a bo ten i tamten to mi obiecał, a tego nie ma. Dlatego proszę go grzecznie o cierpliwość, mówiąc, że dzień tutaj ma jakby znacznie więcej godzin i wiele może się pozmieniać tak naprawdę. Także proszę o cierpliwość, zadzwonię, gdy tylko będę coś miał. Godzina 9:30. Lilu, lilu, lilu. Znowu dzwoni. Mówię, że proszę pana, ale nic się nie zmieniło i proszę czekać na telefon ode mnie. No dobra, dobra, po prostu mi bardzo zależy, bo mam rodzinę i w ogóle jestem już 2 tygodnie bez pracy i... Takie tam. Odpowiedziałem, że rozumiem sytuację, ale z pustego to i Salomon nie naleje, także proszę czekać na telefon ode mnie. Godzina 11:00. Plump. Patrzę, a tu SMS od jego mościa. Czy coś już wiadomo? Godzina 12:00. Plump. Wygraj samochód w loterii. Spam. Godzina 12:15. SMS. No i jak tam? No, jakby ja rozumiem, że zależy. Rozumiem, że kogoś ciśnie, powiedzmy, sytuacja finansowa i musi podjąć jak najszybciej tę współpracę, tę pracę i tak dalej. Ale no kurczę, bez przesady, żeby co pół godziny pisać takie wiadomości, prawda? No przynajmniej takie jest moje rozumowanie.
W każdym razie mamy godzinę 13.20. Jakby strzelony z armaty pocisk wpada nam do biura nasz nowy projekt manager. Z uśmiechem na ustach obwieszcza nam, że udało mu się dogadać z jednym klientem i ma dla nas projekt. My to nazywamy krótkim strzałem, czyli trwający tydzień, czasami krócej, jakiś tam projekcik. No w każdym razie mówi, że ma taki, na dwóch zmianach co prawda, montaż na terenie Polski. Ja mówię, no nam to jest na rękę tak naprawdę, bo mamy kilku nowych kandydatów, którym no ja jestem, wychodzę z założenia, że lepiej pracować niż siedzieć w domu i nie pracować i nie zarabiać. Także no nawet coś takiego proponuję. Wiadomo, nie każdemu to odpowiada, nie każdy może, nie każdy chce, ale generalnie coś mam, tak? Także mogę to zaproponować. Jeżeli nie chcesz, śmiało możesz czekać kolejny tydzień. Bo ja nie wiem, czy coś wpadnie, czy nie. Na ten moment było tylko to. Plus dodatkowo mieliśmy kilku ludzi, którzy już czekają na jakiś projekt, bo na przykład dopiero co skończyli urlop, albo zjechali z innego projektu i czekają na kolejny. Tak więc pytam, od kiedy, jakie wymagania, etc. No i projekt manager mówi mi co i jak. No i mamy to, moi drodzy. Wyjazd będzie w niedzielę, start w poniedziałek. Projekt niedaleko nas, więc no wyśmienicie. Przybijamy sobie piątki, rozpisujemy na tablicy nazwiska i wybieram numer do człowieka widmo. Pierwsze połączenie nieodebrane. No drugie połączenie 30 minut później jakoś, no też nieodebrane, szok, niedowierzanie. No to napisałem mu SMS, że proszę o pilny kontakt w sprawie pracy. Oddzwonił. Poinformowałem go o projekcie, powiedziałem, że no niestety przykro mi, ale nic na tę chwilę nie mam innego, to jest jedyne co mi teraz wpadło. Jest kilku kandydatów, którzy też czekali na to miejsce, no ale tam generalnie perypetie były różne. Ktoś odmówił, ktoś powiedział, że nie, no ale w każdym razie, że byli jeszcze inni. Ale wybrałem jego. W każdym razie wytłumaczyłem mu, że lepiej pracować niż nie pracować i to tydzień tutaj na projekcie w Polsce, a później wiadomo, gdzieś na terenie Unii Europejskiej. Mówi, że no wspaniale, no jest wręcz zachwycony, powiedział, że w ogóle ciekawie jest, bo on to mieszka nie dość, że jakieś 70 km od nas tak naprawdę, to od miejscowości z projektem ma jakieś 40 km. No to omówiliśmy szczegóły, no i zaprosiłem go w piątek na podpisanie umowy. Akt trzeci. Piątek. No i tak jak zawsze nasi nowi kandydaci przejść muszą przez nasz dział, żeby dowiedzieć co i jak. No dowiedzieć się kiedy będzie wyjazd, w jaki sposób, z kim, w ile osób i tak dalej, jakieś tam podpowiadać jeszcze na jakieś ewentualne pytanka. No to widmo, kurczę, no do nas nie zawitał. Odebrał tylko ekwipunek, podpisał umowę i napisał SMS, że czeka na informację kiedy jedzie i skąd. No dobra, trochę dziwnie, może się spieszył, nie wiem. Nie chciałem go tłumaczyć, bo też nie wiedziałem jak to samemu sobie wytłumaczyć. Dlatego zignorowałem temat, napisałem co i jak. Kropka. Mamy weekend, także spokój. I pierwszy dzień pracy, czyli poniedziałek. Generalnie obie zmiany musiały pojawić się na zakładzie rano, o godzinie 7 w celu przejścia takiego wstępnego szkolenia wewnątrzzakładowego. Pierwsza zmiana miała zostać, a druga wrócić na kwatery i przyjść do pracy na drugą zmianę. Widmo zgodnie z na miejscu już dobranym personelem został przypisany do drugiej zmiany. No i myślę sobie w tym momencie, że no co jak co, no ale tego to się zepsuć nie da. Prawda? Tak. Na drugiej zmianie widmo się nie pojawił. Napisałem mu więc SMS-a, gdzie jest i co się dzieje, bo z tego co wiem, to wszyscy mieli dotrzeć na mieszkanie, a potem wrócić do pracy. Odpisał mi, że nie wiedział. I nie pojawi się w pracy, bo nie ma możliwości dotrzeć do nas na czas, gdyż pojechał do domu i się po prostu nie wyrobi. Ja mówię, że proszę pana, ale mówię, no żarty, to się opowiada po to, żeby było zabawnie, a ten jakoś tak zabawny nie jest. A on mi na to, że ktoś miał go zabrać, ale jest mu nie po drodze temu komuś i no nie da rady się dostać do pracy. Także no kino, delikatne kino, takie komediowe nawet bym powiedział, taki no. No ale dobra. Ja generalnie nie wiedziałem co mam na to odpowiedzieć nawet, także powiedziałem, że okej, przekazałem informację dalej, czekamy co będzie. Mamy drugi dzień, mamy wtorek. No chłopa nie ma, nie odbiera, nie odpisuje, także no XD, no co mogę więcej powiedzieć. Mamy dzień trzeci. Chłop w końcu raczył zjawić się i nie w pracy, na mieszkaniu. Zadzwonił, ale nie po to, żeby przeprosić, tylko zapytać z wyrzutem, gdzie on ma spać, bo właścicielka tutaj mówi, że to wszystko to już jest tak naprawdę zajęte.
abstrahując już całkowicie od tego, że wkurzył mnie i to bardzo, to chciałem wyjaśnić pewną kwestię z właścicielką, żeby tam nie doszło do jakiegoś nieporozumienia, być może jakiś błąd się wkradł, chochlik, że tak powiem. Także dzwonię do właścicielki, tłumaczę sytuację, a ona mówi, że uwaga, no miejsce tam jest, tylko w mieszkaniu piętro wyżej po prostu, tak jak było uzgodnione. Ja mówię, dobra, mówię to dziękuję pięknie, życzę przyjemnego dnia. Tłumaczę temu człowiekowi widmo, że sprawa wygląda tak i tak i pytam, czemu dopiero teraz dotarł i czy zdaje sobie sprawę z tego, że nie dość, że od 3 dni go nie ma w pracy, to jeszcze będą z tego wyciągnięte konsekwencje. On mówi, uwaga, a jak się miałem tu dostać, jak mówiłem, że nie mam jak? No, to jest chłop w wieku 34 lat, tak tylko przypomnę. Poważny typ, żona, dzieci, kredyt. No szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Przekazałem sprawę więc do kierownika. Tak, mamy czwartek. Chłop w końcu łaskawie pojawił się w pracy. No niezły wynik jak na projekt trwający 5 dni roboczych. Piątek. Przyszedł do pracy. 2/5. Nie jest źle. Koniec projektu, chłopaki się zwijają do domu i szykują na kolejne projekty gdzieś na terenie Unii Europejskiej. Druga zmiana z racji ukończenia pracy w nocy. Zostaje dzień dłużej na kwaterze, żeby po prostu wypocząć i nie być jak zombie, tylko faktycznie w jakichś normalnych i ludzkich warunkach wrócić do domu. Widmo jednocześnie napisał SMS-a do projekt menadżera, że wręcz żąda zmiany swojego opiekuna, bo to wszystko jest wręcz nie do pomyślenia. Co zapytacie? Szczerze mówiąc nie wiem. O jakiego opiekuna chodziło? Też nie mam pojęcia. No ale nieważne. Mamy poniedziałek, kolejny tydzień. No i zapada decyzja o zwolnieniu dyscyplinarnym człowieka widmo, z uwagi na to, że nie było go przez te 3 dni w pracy. Dzwonię więc do niego, no i mu tłumaczę, że no niestety musimy się pożegnać, w głowie mi gra muzyczka, to już jest koniec, nie ma już nic. Decyzja tak na dobrą sprawę nie należy do mnie, ale mam ten obowiązek poinformować pana o tym i zaprosić pana do naszej siedziby w celu zdania skrzynki narzędziowej, rozliczenia się z firmą, etc., etc. No i tutaj w sumie fajnie byłoby też widzieć, jak ten chłop chociaż wygląda, prawda? No i odpowiedział mi, i tutaj trzymajcie się krzeseł, bo jest grubo. Odpowiedział mi, że uwaga, że on to nie ma do nas jak dojechać i w ogóle to on nie ma pieniędzy na bilet do nas, przypominam 70 km różnicy, i mówił to kompletnie tak, jakby to była nasza wina, bo musiałem przecież wydać na wyjazd do miejsca, gdzie był projekt. No, ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, więc sprawę przekazałem do osób decyzyjnych i w tym momencie tak naprawdę po prostu usiadłem i z bezsilności i braku pomysłu, co na to mam odpowiedzieć, po prostu się w duchu zaśmiałem, mentalnie wymazując i rysując kawałek dalej te granice absurdu. Także naszła mnie taka refleksja. W każdym razie czasami zastanawiam się, jak to jest, że ludzie mający rodziny i dzieci są tak skrajnie nieodpowiedzialni i oderwani od rzeczywistości. I też mnie wtedy jednocześnie nachodzi taka myśl, jak to jest możliwe, że ten chłop znalazł żonę i jakimś cudem ma z nią dzieci? Czy to z nią coś jest nie tak, ze światem, czy to po prostu ze mną jest coś nie tak, bo ja nie znam życia po prostu? Ja nie wiem. Ale co wy myślicie o tym człowieku? Jak myślisz, co stoi za tym, że ludzie postępują w ten sposób? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem ja się z wami żegnam. Przyjemnej reszty tygodnia życzę i do usłyszenia. Hej!